Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy niedzielę, ja zabieram się za szykowanie naszego lunchu, lunchu śniadania właściwie, oglądając Maciej je o pączkach. I powiem Wam, że jedno, to jest, będzie żałosne, ale no nieważne. Jedną z wielkich wad dla mnie mieszkania w Szwajcarii jest to, że nie ma tutaj pączków, akurat nie takich jak te, bo te to są takie pączki w Dunkin' Donuts czy coś. Ale takich pączków polskich z lukrem, bo z pudrem to dla mnie w ogóle mogą nie istnieć, z różą, z kandyzowaną skórką i to jest po prostu taka rozpacz, jak się zbliża Tłusty Czwartek i jak te polskie media bombardują mnie informacjami na temat Tłustego Czwartku, a ja tego tu nie mam, że ja czasami mam takie myśli, że ja jednak może usmażę sobie te pączki, chociaż nigdy tego nie robiłam. I na bank by mi to nie wyszło tak, jak chcę. Bo jak ja chcę pączka, to on ma być taki, jak ja chcę. Czyli ma mieć idealny kształt, ma mieć białą taką obwolutkę, czyli trzeba bardzo dobrze dopracować gęstość ciasta i ma mieć dobre nadzienie, którego nie posiadam, różanego. I ma mieć ten lukier doskonały i ma tę skórkę mieć. I w ogóle, no nie, no to jest misja po prostu nie do ogarnięcia. Także Tłusty Czwartek to dla mnie jest bardzo przykry dzień zawsze. Dobra, zabieram się za lunch i jeszcze coś Wam szybko pokażę. W naszej wspaniałej polskiej społeczności miałam ten przywilej, że przyjeżdżali do naszych znajomych, inni znajomi samochodem i mogłam sobie zamówić troszeczkę rzeczy. Oczywiście no nie szłam w przesadę, bo to nie moi goście, to raz, nie mój samochód, to dwa, ale poprosiłam o dwa twarogi wędzone i twaróg taki zwykły i jestem tak szczęśliwa, zaraz będzie twaróg wędzony otwierany właśnie na lunch. Mamy poniedziałek i ja mam dzisiaj urlop, wyobraźcie sobie, ale to nie oznacza, że spędzę cały dzień w tym tutaj kąciku przy Netflixie, może z jakimś spacerem, chociaż nie wiem jak będzie z pogodą. Bardziej to oznacza, że mam co robić, mam konkretne plany i będę sprzątała nasze dokumenty, które wczoraj wyniosłam z szafy takiej biurowej, którą mamy. No trochę tego jest, powiem Wam, więc myślę, że spokojnie cały dzień z jakimiś przerwami na odpoczynek mi na to zejdzie, bo chcę to zrobić tak porządnie, tak docelowo, a nie tak, żeby tylko powsadzać gdzieś tam, tylko sporo rzeczy już trzeba wywalić, myślę. Ale zanim to, bo jeszcze jest troszeczkę za ciemnawo, żebym tu siedziała i się gapiła na te kartki, ja też nie chcę przy sztucznym świetle, to szybko zbiorę pranie i lecę na małe zakupy spożywcze. Powiem Wam, że mamy dzisiaj, jak to kręcę, 8 lutego i w Lidlu pojawiły się wielkanocne słodycze i to tak sporo, dwie takie duże półki. Ja nie wiem, to jest jakiś obłęd. No nic, mam trochę zakupów, pokażę Wam je w domu i lecę jeszcze do jednego sklepu, ale nie wiem, czy z nim coś kupię, tak idę bardziej rekonesans zrobić, a potem zabieram się za te przeklęte dokumenty, nienawidzę tego. Dlatego też robię to bardzo rzadko i dlatego jak już się za to zabieram, to jest to dramat. Wszystko moja wina, no ale nic, trzeba się za to wziąć, a wolny dzień jest idealną okazją do tego, żeby mieć to w końcu z głowy. Jestem już w domu, pokażę Wam szybko zakupy i zabieram się za robotę. Miały być to małe zakupy, ale całkiem spore wyszły. Nie wszystko tu jest teraz kupione, ta część już była w domu. Tutaj są nowe rzeczy, więc tak. Byłam w Lidlu i patrzę, pełno hamburgerów, 25% taniej. Tak mi się jakoś szkoda ich zrobiło. A z racji tego, że mam dzisiaj wolne i że mogę trochę więcej czasu poświęcić na lunch, bo wiecie, normalnie lunch w home office to jest albo odgrzanie resztek z wczoraj, przynajmniej w naszym przypadku, bo nie mamy czasu, żeby robić nie wiadomo jak długą przerwę, bo mamy dużo roboty. Albo kanapki po prostu na szybko. Ja dzisiaj mam wolne, więc naszykuję nam hamburgerki. Wzięłam też takie bułki. Akurat się trafiło, że jest tydzień amerykański w Lidlu, więc takie buły były w ofercie. Więc wzięłam takie hamburgerowe buły i dzisiaj zjemy dwie. I dwie zostaną, ale nie na jutro, na pojutrze. Na jutro będzie chleb proteinowy, który kupiłam. Ja oczywiście wolę chleb kupiony tego samego dnia lub upieczony przeze mnie na świeżo, ale no wiem, że po prostu jutro, zwłaszcza po dniu wolnym, będę miała na tyle dużo pracy, że na pewno nie wyjdę przed lunchem na przerwę kawową czy coś tam po świeże pieczywo. Zresztą no bardzo rzadko mi się to udaje. Czasami mi się to udaje, ale przeważnie nie. Także nie ma o czym mówić. Będzie chleb jednodniowy i tyle. A pojutrze zjemy sobie na lunch te pozostałe buły z
takimi kurczakami, akurat z tygodnia amerykańskiego skorzystałam i kupiłam jednego takiego w ziółkach i jednego wędzonego takiego a la barbecue. Dobra, dalej mam pomidory, mam orzechy makadamia, też z tygodnia amerykańskiego mam prażoną cebulkę. Buły i chleb to już przeszliśmy, cebulę, bo się skończyła w domu. Tu taką szyneczkę, wiecie, do szybkich obiadów jakichś tam, jak zostają jakieś resztki warzyw, takie coś podsmażyć i z makaronem na przykład jest szybki obiad. Winogrona, rukola, papaja, chociaż nie jestem wielką fanką papai, ale była w promocji i stwierdziłam, że spróbujemy kolejny raz z papają. Kupiłam też taką wędlinę, cheddar i takie deserki czekoladowe. No i to wszystko. Powiem Wam, że z tymi dokumentami to nie ma za wielkiego postępu, a bite 2,5 godziny się nimi zajmuję i myślę, że jeszcze minimum drugie tyle przede mną. Tak naprawdę, gdybym chciała to zrobić tak, wiecie, idealnie, że po prostu nawet moje świadectwa jakieś szkolne powyciągać, poukładać chronologicznie i tak dalej, no to nie wiem, ze 3 dni by mi to zajęło. Ale cel mój jest taki, żebym wiedziała, gdzie co jest i te rzeczy, które układam na świeżo, no to poukładam sensownie chronologicznie, ale jak mam jakieś stare segregatory z moimi świadectwami, to już są w takiej formie, jak były. No nieważne. Chciałabym Wam powiedzieć co nieco na temat tego SodaStream, bo już ogarnęłam się. Niestety musiałam zasięgnąć pomocy internetu i pomocy znajomych i ogarnąć jak, co i jak i się nauczyć od ludzi. I ogarnęłam, że w momencie, kiedy nalewam wody do tego poziomu idealnie pokazanego tu, to strumień tego gazu idzie mi tak dotąd w butelce. I ta woda, no, badziewnie się gazuje wtedy, albo loteryjnie się gazuje. Czasem się uda, czasem się nie uda. Jeżeli daję sobie więcej troszeczkę tej wody, to idzie mi strumień tak, jak powinien, do samego dna. I wtedy gazuje mi się bardzo dobrze i już tak naprawdę 3-4 machy wystarczają, żeby tak zagazować solidnie. I zaraz Wam pokażę, jak to konkretnie wygląda. Pokażę Wam, może odleję trochę, pokażę Wam, jak badziewnie idzie, jak jest za mało wody i jak idzie, jak jest wody tyle, ile ma być. Dobra, mam tyle wody, ile jest powiedziane tutaj w tej linii. I przepraszam Was za syczenie, ale smażę nam te hamburgery. I zobaczcie, teraz naciskam. Widzicie, i ta woda tak leci, no, płytko. I beznadziejnie. I zobacz, znaczy nie woda, tylko ten gaz, strumień gazu. Teraz doleję wody i zobaczcie, jak będzie to wyglądało. Dobra, teraz mam wody tak z centymetr za dużo. O, widzicie? I idzie mi to do dna. I robię tak 3-4 razy i zostawiam chwilkę, żeby to wszystko, co tu się wypstrykało, miało szansę się w tej wodzie rozpuścić. Ściągam, zakręcam i jest wtedy dobra woda. Także odkąd ogarnęłam, jak to działa, jestem już z tego sprzętu bardzo zadowolona. W końcu zakończyłam tę czynność. Trwało to 5 godzin. I bardzo dużo powstało śmieci. Te 2 worki tutaj to są śmieci, cała reszta zostaje, ale to są puste segregatory, tutaj są puste teczki i koszulki. Tutaj jest też sektor papierniczy, różne jakieś tam bloki do rysowania, kartki do wykorzystania na urodziny i tak dalej, a z dokumentów zostało nam to, tu mamy pocztówki, tu mamy różne takie karty lojalnościowe, kwitki na zwrot VAT-u i tak dalej. Tu mamy różne certyfikaty na saunę między innymi, na mój pierścionek zaręczynowy, na jakieś tam, no, różne takie tego typu rzeczy. A tu mam moje świadectwa i certyfikaty przeróżnej maści. Tutaj jeszcze jest kubka Tomka, takich właśnie zawodowo-edukacyjnych rzeczy, ale to musi sobie sam ogarnąć i wiedzieć, jaką chce mieć logikę tego wszystkiego. No i ja idę to wszystko pochować do szafy. Widzicie, że jest piękne słońce, ja niedługo wychodzę na spacer, jestem umówiona. Jeszcze wcześniej muszę Wam szybko puścić montaż innego vloga sprzed paru dni i myślę, że na dzisiaj się już z Wami pożegnam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!